Witajcie drodzy słuchacze. Chciałbym się z wami podzielić kilkoma myślami w związku z sytuacją, jaką mamy. Chcę serdecznie pozdrowić zborowników zboru Betel, sympatyków, którzy zapewne mnie słuchają w tym momencie. Pozdrawiam też serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy być może trafili na tą transmisję przez przypadek. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że wszystko wokół nas bardzo szybko się zmieniło. Funkcjonujemy trochę w nowej rzeczywistości, która niekoniecznie nam odpowiada. Ja mogę osobiście powiedzieć, że nie wszystko mi się podoba. I troszkę moje życie się skomplikowało przez to, co się dzieje. Wiem, że wielu z was przeżywa to, co ja, i że wasze życie nie jest już takie same, jak było być może jeszcze miesiąc temu. Bardzo szybko wszystko się zmienia. Żyjemy trochę tak w takiej niepewności, nie wiemy, co będzie jutro. I to powoduje w nas na pewno dyskomfort. Być może nie jeden z was odczuwa frustrację w związku z tym. Czujemy się ograniczeni. I być może powoduje to w nas taką chęć do narzekania. Nie wiem, jak wy funkcjonujecie, ale ja już miałem kilka takich momentów, w których zacząłem narzekać na tą sytuację, która jest w Polsce. Nie podobają mi się pewne przepisy. Nie podoba mi się to, jak funkcjonuję teraz, ponieważ cały czas myślę o tym, jak było miesiąc temu. I widzę, jak bardzo ograniczyła się moja wolność. Jak bardzo to, co się dzieje, wpływa na moje życie. Więc kiedy patrzę wstecz, czuję pewny poziom frustracji, niezadowolenia. I to prowadzi mnie do miejsca, w którym mam ochotę sobie ponarzekać i znaleźć może nawet winnego tego wszystkiego. Patrzę z takiej perspektywy, nie wygląda to najlepiej. I wiecie, kiedyś czytałem wiadomości i jesteście pewnie świadomi tego, co dzieje się w innych krajach, na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii. Tam sytuacja jest bardziej poważna, jest o wiele więcej osób chorych. Powoduje to jeszcze większe komplikacje, jeszcze bardziej życie tamtych ludzi jest ograniczone. I zauważyłem, że kiedy myślę o Włoszech, o Hiszpanii czy o Stanach Zjednoczonych, to jakoś tak w tym momencie czuję się lepiej i pewno mi to ulgę przynosi, ponieważ wiem, że w Polsce jest lżej, jest lepiej. I w zasadzie zobaczyłem, że kiedy patrzę w inne miejsce z innej perspektywy, to przynosi mi pewną ulgę i pewien spokój. I też prowadzi to do tego, że nie mam już tak chęci narzekać na to, jak to wygląda wszystko w Polsce. Więc taka sytuacja doprowadziła mnie do takiego wniosku, do takiego odkrycia, że zmiana perspektywy może wpłynąć na to, jak się czujemy, czy jak postrzegamy jakieś sytuacje. Zmiana perspektywy może nam pomóc nawet w tym, żebyśmy się poczuli lepiej, bądź żebyśmy pozbyli się może jakichś lęków. Więc w tym krótkim przesłaniu, które dzisiaj do was kieruję, chcę zachęcić was do zmiany perspektywy, ponieważ sam doświadczyłem, że zmiana tej perspektywy bardzo pomaga w życiu. Generalnie to, o czym będę mówił, można by nazwać takim krótkim poradnikiem, jak żyć w takich czasach, które mamy dzisiaj. Jeżeli Bóg na to pozwoli, to dzisiejszy odcinek będzie pierwszym z kilku, które chciałbym zatytułować Jak żyć. Jeżeli chodzi o zmianę perspektywy, to chcę wam powiedzieć trochę o moim życiu. Wiecie, jesteśmy ludźmi, wszyscy doświadczamy trudnych sytuacji. Wszyscy pewnie w którymś momencie byliśmy w miejscu, w którym nie byliśmy zadowoleni ze swojego życia.
albo w którym wydawało nam się, że wszystko wokół jest przeciwko nam. Teraz jest taka sytuacja, że jeszcze łatwiej znaleźć się w takim miejscu, w którym poczujemy zupełną bezradność i niemoc wobec tego, co się dzieje wokół nas. Ja, jak każdy człowiek, miewam takie sytuacje, kiedy nie wszystko się układa tak, jakbym chciał i moje życie nie wygląda też tak, jakbym chciał. Czasami jest tak, że tak wiele spraw z zewnątrz wpływa na moje życie, że zaczyna mnie to denerwować i zaczynam się frustrować z tego powodu, że tracę jakby kontrolę nad moim życiem. I takie sytuacje powodują we mnie lęk, niepewność i takie zdenerwowanie i nieraz doprowadziło mnie to do sytuacji, w której myślałem, że już nie chcę żyć na tej ziemi, że po prostu wszystko wokół tak mnie denerwuje, że nie mam ochoty, w cudzysłowie, grać w to życie. Bywałem już w takich sytuacjach w moim życiu, że myślałem sobie, że gdybym mógł, to chciałbym się przenieść gdzieś indziej, na jakąś inną planetę, żeby uwolnić się od tego wszystkiego, co się dzieje wokół mnie. I wiecie, mówię o tym, ponieważ chcę wam powiedzieć, że jest taka możliwość, że możemy na ten świat i na nasze życie popatrzeć z innej perspektywy, możemy zmienić tą perspektywę i możemy znaleźć się w miejscu innym niż ta Ziemia. Wiecie, ja w takich sytuacjach, kiedy byłem bliski totalnej frustracji, często właśnie myślę o tym, że poza tym światem, poza Ziemią jest coś innego, jest inny świat, jest inna perspektywa. I to zawsze pomagało mi w tym, żeby przetrwać trudne chwile. Więc mówiąc o zmianie perspektywy, chcę wam powiedzieć o tym, że każdy człowiek ma możliwość spojrzeć na to, co się dzieje z innej perspektywy i tą perspektywą jest perspektywa nieba. Ja jestem osobą wierzącą i wierzę w to, że jest niebo i że jest życie po życiu i że kiedy skończy się moje życie na ziemi, znajdę się w innym miejscu. Moje życie nie skończy się zupełnie, ale znajdę się w innym miejscu w niebie. Jednak dopóki to się nie stanie, mogę pocieszać się myślą, że to moje życie na ziemi jest tylko pewnym etapem. Etapem, który się skończy kiedyś i którego koniec przeniesie mnie w inne miejsce. Wiecie, Słowo Boże mówi nam, że istnieją dwa tak naprawdę światy w rzeczywistości. My widzimy na co dzień tylko jeden, ten, w którym żyjemy, ale tak naprawdę istnieją dwa królestwa. I Pismo Święte nazywa je w ten sposób, że jest królestwo ciemności i jest królestwo światłości. I Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 8:12, że On jest światłością, a w rozdziale 18 również tej Ewangelii powiedział w wersecie 36, że Jego królestwo nie jest tego świata. Więc te wersety mówią nam o królestwie światłości, o tym, że ono nie jest tego świata, więc wiemy, że ten świat nie jest królestwem światłości, że poza tym światem istnieje inne królestwo nazwane królestwem światłości. A skoro Pan Jezus nazwał to królestwo, określił je, że jest Jego, to oznacza, że Jezus jest władcą tego królestwa, Panem tego królestwa światłości. Więc wiemy, że jest królestwo światłości, że ono jest poza tą ziemią i że władcą tego królestwa jest Pan Jezus. Natomiast apostoł Paweł, zwracając się do chrześcijan w swoich listach w Bożym Słowie, w liście do Efezjan 6:12 mówi, że bój toczymy z władcami tego świata ciemności. Natomiast w liście do Kolosan 1:13 mówi do wierzących, że Bóg wyrwał ich z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego. Te fragmenty znowu pozwalają nam sądzić o tym, że jest królestwo ciemności. Mało tego, ten fragment wskazuje na to, że to królestwo ciemności jest tu na ziemi i że władcą tego królestwa ciemności jest szatan i duchy nieczyste. Więc z Bożego Słowa wiemy, że istnieją dwa królestwa, królestwo ciemności, królestwo światłości i tak naprawdę każdy z nas w swoim życiu stoi przed wyborem między tymi dwoma królestwami. Każdy z nas musi wybrać, w którym królestwie chce funkcjonować, w którym królestwie chce żyć
i któremu Panu chce służyć. Dzisiaj tak naprawdę chcę Was zachęcić do zmiany perspektywy w ten sposób, że mam nadzieję, że Was zachęcę do tego każdego, kto nie jest w Królestwie Światłości, do przejścia do tego Królestwa, a każdego, kto jest już w Królestwie Światłości, mam nadzieję, że zachęcę do tego, żeby pamiętał o tej perspektywie, bo kiedy patrzymy z perspektywy Królestwa Światłości, ta sytuacja, która jest wokół nas, zupełnie inaczej wygląda. Myślę, że wielu z Was zastanawia się teraz, w jaki sposób w takim razie znaleźć się w Królestwie Światłości. Chciałbym Wam o tym parę słów jeszcze powiedzieć. Wiecie, jeszcze jeden cytat z Bożego Słowa chciałbym przytoczyć. Jest to fragment z Dziejów Apostolskich z 26 rozdziału z 18 wersetu, gdzie Pan Jezus, znaczy gdzie informacja jest taka, że Jezus odwraca od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga i dzieje się to poprzez odpuszczenie grzechów i przez wiarę w Jezusa. Ja może zacytuję ten werset. Chcę im otworzyć oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, by dostąpili przebaczenia grzechów oraz otrzymali dział wśród uświęconych dzięki wierze we mnie. Więc ten fragment jest jakby takim przepisem, taką instrukcją mówiącą nam o tym, w jaki sposób możemy znaleźć się w Królestwie Światłości. I sprowadza się to tak naprawdę do tego, że musimy przede wszystkim uwierzyć w to, że istnieją takie królestwa, że jest Jezus, który jest władcą Królestwa Światłości oraz szatan, który jest władcą Królestwa Ciemności. I kiedy już to wierzymy, to musimy przyjść do Pana Jezusa, tak jak ten werset mówił, poprosić Go o odpuszczenie grzechów, bo to jest moment, w którym my mówimy Bogu: Boże, przepraszam Cię za moje grzeszne życie, oddaję Ci je i chcę teraz żyć tak, jak Ty chcesz. Chcę żyć według zasad, które panują w Królestwie Światłości. Więc wszystko to, co musimy zrobić, to przede wszystkim przyjść do Boga w modlitwie i przeprosić Go za nasze grzechy z tą świadomością, że oznacza to, że musimy się też od tych grzechów odwrócić i już nie robić tego, co robiliśmy wcześniej. Więc kiedy uwierzysz w Pana Jezusa, kiedy oddasz Mu w modlitwie swoje życie, to jest to moment, w którym Bóg przyjmuje Cię do Królestwa Światłości. Jest to też moment, w którym diametralnie zmienia się Twoja perspektywa, bo możesz wtedy popatrzeć na świat z perspektywy Królestwa Światłości. Co nam daje ta perspektywa, co nam daje Królestwo Światłości? Powiem tylko o kilku elementach, a w następnym odcinku chciałbym powiedzieć więcej na temat tego, jak to jest być obywatelem Królestwa Światłości i co my z tego mamy. Więc na zakończenie, jeżeli jesteśmy obywatelami Królestwa Światłości, to mamy taką świadomość, że nasze życie tu na ziemi jest tylko etapem, jest chwilą, która w którymś momencie się skończy, ale po której dalej nasze życie będzie istniało i trwało, ale już w zupełnie innej rzeczywistości i na pewno o wiele lepszej. Więc mając taką świadomość, że nasze życie nie kończy się na naszej ziemskiej śmierci, o wiele łatwiej nam funkcjonować w świecie, w którym śmierć jest w zasadzie wszędzie wokoło i w tym szczególnym momencie, w którym jesteśmy teraz, doskonale to widzimy i codziennie słyszymy o śmierci i to na taką skalę, jaką chyba jeszcze nigdy dotąd, przynajmniej w wieku, w którym ja żyję, tak? Więc kiedy jesteśmy obywatelami Królestwa Światłości, śmierć w naszych oczach nie jest już taką straszną rzeczą. Mało tego, apostoł Paweł mówi o tym, że dla niego śmierć jest zyskiem, więc możemy być nawet w takiej sytuacji, że uświadomimy sobie, jak mało wartościowe jest życie na ziemi, a jak bardzo wartościowe jest życie w niebie. I wtedy ta śmierć na ziemi naprawdę nie jest niczym strasznym. Będąc obywatelem Królestwa Światłości, mamy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jest to taka sytuacja, że my stajemy po stronie Boga i od tego momentu Bóg też jest po naszej stronie. Tak naprawdę Bóg jest z nami od tego momentu, kiedy przejdziemy do Królestwa Światłości. Więc skoro Bóg jest z nami, to
mamy go przy sobie i możemy korzystać z tego, co on ma dla nas, i możemy też korzystać z jego mocy, i jesteśmy świadomi tego, że on jest przy nas i że nie musimy się bać. To bardzo wiele może pomóc każdemu, kto w dzisiejszych czasach się boi, kto boi się śmierci, kto czuje się bezradny i kto czuje się zdesperowany być może nawet. Więc kończąc moje przesłanie, zachęcam was bardzo do tego, abyście zastanowili się nad swoim życiem. Jeżeli nie jesteś obywatelem Królestwa Światłości, zachęcam cię do tego, abyś zainteresował się tym tematem, poczytał Pismo Święte i będę się modlił o to, żebyś podjął taką decyzję, żeby przejść do Królestwa Światłości. Zachęcam cię do tego, bo to zmieni twoją perspektywę patrzenia na świat i uwolni cię od wielu rzeczy, które teraz być może cię męczą. Jeżeli natomiast jesteś osobą wierzącą, jeżeli jesteś świadomy tego, że jesteś dzieckiem Bożym, to dzisiaj mam nadzieję, że przypomniałem ci o tym po raz kolejny i mam nadzieję, że będziesz o tym pamiętał. Zachęcam cię do tego, bo to pomoże na pewno nam w życiu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchających. Dziękuję wam za poświęcony czas i zapraszam na kolejne spotkanie, w którym powiem więcej na temat tego, co nam daje Królestwo Światłości.